Witam Państwa serdecznie przy 11 listopada kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, konkretnie już 104 rocznicy tego wydarzenia, które miało miejsce 11 listopada 1918 roku. Jest to taki dzień, który różni ludzie spędzają w różny sposób. Niektórzy idą na jakiś marsz na przykład, który odbywa się we Warszawie, niektórzy idą na mszę pomodlić się w intencji Polski, jeszcze inni idą na jakieś lokalne obchody, jeszcze inni korzystają po prostu z wolnego dnia od pracy. W Wielkopolsce, a zwłaszcza w Poznaniu, w ten dzień ludzie zażerają się świętomarcińskimi rogalami. A jak to wygląda z tym świętowaniem tej niepodległości na Górnym Śląsku? No bo przecież kiedy państwo polskie odzyskiwało niepodległość po 123 latach niebytu i bycia wymazanym z mapy, no to Górnego Śląska przy Polsce nie było. Przecież dopiero w 22 roku, po trzech powstaniach, po plebiscytach, skrawek tylko część Górnego Śląska zostaje przyłączona do państwa polskiego. Jednak ta bogatsza, najbardziej uprzemysłowiona część Górnego Śląska dostaje się Polsce. No a reszta Górnego Śląska i większość całego Śląska, łącznie ze Śląskiem Dolnym, dopiero do Polski zostaje przyłączona decyzją wielkich mocarstw w roku 45. Czy są jakieś takie wydarzenia, jakieś takie postacie, które jednak można by na Górnym Śląsku w tym 18 roku z tym wydarzeniem powiązać? Takich wydarzeń i postaci na pewno jest więcej, ale przyszła mi do głowy taka jedna postać i pomyślałem, że tą ciekawostką się z wami podzielę. Otóż w 1918 roku, kiedy Warszawę opuszczają wojska niemieckie, cały czas w Warszawie w rękach Niemców pozostaje radiostacja mieszcząca się na Cytadeli, wybudowana tam w 1915 roku, która miała zapewniać połączenie pomiędzy Berlinem, Poznaniem a Warszawą. I ta radiostacja cały czas znajduje się w rękach żołnierzy niemieckich. I jednym z tych żołnierzy niemieckich jest Ślązak, Johann Peter Pradelok, urodzony w 1889 roku w Chorzowie, a w zasadzie na tamte czasy to w Königshütte, który tam przy tej radiostacji pełni służbę. I on dostaje rozkaz zniszczenia tej radiostacji, aby po całkowitym wycofaniu się Niemców ona nie wpadła w ręce Polaków. A że pan Pradelok już wcześniej zakochuje się w pięknej warszawiance imieniem Helena i zaczyna się kontaktować i współpracować z polskimi władzami, daje im cynk, że taka operacja ma być przeprowadzona, nie niszczy tej radiostacji, nie wykonuje tego rozkazu, demontuje z niej co ważniejsze elementy i z tej radiostacji następnie nadaje komunikat przez Szwecję, który potem roznosi się na całą Europę, na cały świat, że oto powstało niepodległe państwo polskie. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Jak właśnie głosiła ta wiadomość. I to taka mała ciekawostka a propos tego, jak nasz człowiek Ślązak był wmieszany w to wydarzenie, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Tyle z mojej strony, dziękuję wam pięknie za uwagę. Jeżeli świętujecie dzisiaj 11 listopada, życzę wam fajnego świętowania. Jeżeli korzystacie tylko z wolnego dnia i wypoczywacie, miłego wypoczynku i widzimy się za niedługo. Pyrsk, ludkowie.